Witajcie serdecznie, kochani, na kolejnych poczytajkach. Bardzo się cieszę, że ponownie mogę się z Wami spotkać. Tym razem nie na żywo na Facebooku, ale oczywiście nagranie będzie dostępne na Facebooku i za jakiś czas pojawi się również na YouTubie. Dzisiaj spotykamy się w tak zwanych pięknych okolicznościach przyrody. Pokażę Wam, co jest za mną. Taki przepiękny las. Tutaj tuż nade mną jest sosna, cała obrośnięta bluszczem. Jest naprawdę pięknie. Ślicznie jest. Będziecie słyszeć w tle śpiewy prawdziwych ptaków. Pewnie co jakiś czas może być słychać albo zraszacz podlewający sąsiednie ogrody, albo na przykład szczekającego psa, ale oczywiście to wszystko jest normalne. Mam nadzieję, że żadne przejeżdżające samochody ani przelatujące samoloty nie będą nam przeszkadzać. No i co? Tym razem, kochani moi, ostatnia książeczka z serii Malarze dzieciom. Dzisiaj przeczytamy sobie historię zatytułowaną Czyj to domek? Książeczkę, opowieść tę napisała Agnieszka Starok, wydało wydawnictwo Tekturka, a ilustracje namalował Vincent van Gogh. To właśnie jego obrazy będziemy dzisiaj oglądać jako ilustracje do naszej książki. Po przeczytaniu książeczki oczywiście pokażę Wam fragmenty tego wydania, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ta książeczka wygląda i pewnie jeszcze chętniej poznali całą tą książkę. Przeczytam Wam teraz, co wydawnictwo Tekturka pisze o tej właśnie książce. Czyj to domek? To opowieść o chłopcu, który przypadkowo trafił do czyjegoś domu. Obiecał sobie, że nie wyjdzie z niego, dopóki nie dowie się, kto tam mieszka. Co podpowiadała mu wyobraźnia i czy rozwiązał zagadkę? Książka jest ilustrowana oryginalnymi obrazami Vincenta van Gogha. A teraz troszeczkę o malarzu. Vincent van Gogh urodził się w Holandii. Żył w latach 1853-1890. Był przedstawicielem nurtu w malarstwie zwanego postimpresjonizmem. Stworzył ponad 2000 dzieł. Za życia niedoceniany, dziś jest jednym z najbardziej znanych malarzy, a jego prace należą do najdroższych na świecie. To co? Mam nadzieję, że jesteście już gotowi na dzisiejsze pocztajki. W takim razie usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Chcecie bajki? Oto bajka, a przed nami poczytajka. Malarze dzieciom. Czyj to domek? Napisała Agnieszka Starok, zilustrował Vincent van Gogh, wydało wydawnictwo Tekturka. W pewną gwiaździstą noc szedł sobie chłopiec w poszukiwaniu przygód, a nad głową świecił mu księżyc. Gdy wzeszło słońce, jego oczom ukazały się niesamowitości. Złociste pola, kolorowe łąki, ogrody pełne kwiatów i ten dom. Dom był dziwny. Żółty, mały, trochę krzywy. Chłopiec zapukał do drzwi. Cisza. Zapukał jeszcze raz. Drzwi same się otworzyły. Kto tu mieszka? Pomyślał chłopiec. Jest tu ktoś? Zawołał. Odpowiedziała mu cisza. W chatce było pusto. Na stole stał dzbanek, a w nim słoneczniki. Kto tu mieszka? Może rybak? Wyszedł na połów i długo go nie ma. Nie, przed domem są krowy. Kto by się nimi zajął?
W domu nie ma sieci, ryb ani wędek. Kto tu mieszka? Może pianistka? Wymyślił chłopiec. Siedzi piękna, dumna, wyprostowana i gra. Ale nie, przecież nie ma tu też fortepianu. Jest za to fajka, rzucona na krzesło. Kto tu mieszka? Chłopiec stwierdził, że nie opuści tego domu, dopóki nie rozwiąże zagadki. Może mieszka tu duża rodzina, która lubi wspólnie usiąść przy stole? Nie, przecież w kącie leży tylko jedna para butów. Nagle chłopiec zatrzymał się. O! Wykrzyknął zachwycony. Już wiem! W kącie leżą farby, obrazy, sztalugi. Tu mieszka malarz! Najprawdziwszy malarz obrazów. Nawet się podpisał. Vincent van Gogh. Taka to była ta nasza historyjka. O kim? Właśnie o malarzu, który według opowieści Agnieszki Starok zilustrował naszą dzisiejszą książeczkę. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Ciekawa jestem, czy Wy wpadlibyście na to, kto mieszka w takim domku. To co, kochani? Na dzisiaj koniec książeczki dla dzieci młodszych. Mam nadzieję, że już za niedługo będę mogła Wam poczytać kolejne opowieści wydane przez wydawnictwo Tekturka, bo są to książeczki po pierwsze wartościowe, po drugie bardzo, bardzo ładnie wydane. Także myślę, że naprawdę, naprawdę warto się z nimi po prostu zapoznać. Nie tylko właśnie w poczytajkach, ale także mieć je u siebie w domu i zapoznawać z dziećmi z tym, co jest pięknie i dobrze wydane. Czas na bajkę dla nieco starszych dzieci. Bajka, którą czytamy od jakiegoś czasu, to historia zaczarowanego rumaka oraz księcia Firuz Szacha, który na tego rumaka wsiadł. Tutaj chciałabym zwrócić się do rodziców, ponieważ w tej części bajki występują też takie sceny troszkę drastyczne. To jest bajka dla rzeczywiście nieco starszych dzieci, napisana dawno temu i po prostu czytamy tak, jak została napisana przez autora Bolesława Leśmiana. Ostatnio skończyliśmy czytać naszą bajkę w momencie, kiedy książę Firuz Szach odnalazł drugą śrubkę zaklętego rumaka i zaczął lądować. Tej nocy wylądował na tarasie jakiegoś pałacu. Okazało się, że razem z zaczarowanym rumakiem doleciał do Bengalu, gdzie wylądował na tarasie pałacu przepięknej księżniczki. No i teraz posłuchajcie, co się działo dalej. Nazajutrz, skoro świt, księżniczka bengalska zerwała się ze swego łoża i pobiegła do zwierciadła. Wszystkie służebnice otoczyły ją kołem i czekały na rozkazy. Muszę się ubrać ładnie, zawołała księżniczka, bo za chwilę zobaczę się z młodym księciem. Poradźcie mi, jaki strój mam włożyć. Czy purpurowy, czy błękitny, czy zielony, czy niebieski, czy biały? Chciałabym włożyć wszystkie od razu, ale nie mogę tego uczynić, bo chociaż każdy z osobna jest lekki jak puch, wszystkie razem byłyby za ciężkie i nie mogłabym się zgrabnie poruszać. Poradźcie mi, który mam wybrać. Jedne służebnice radziły strój purpurowy, drugie błękitny, trzecie zielony, czwarte niebieski, piąte biały. Księżniczka załamała dłonie, bo nie wiedziała, których służebnic ma posłuchać. Nie umiecie mi poradzić, rzekła smutnie. Może mi lepiej od was poradzi moje zwierciadło. Podajcie mi po kolei wszystkie suknie, a ja po kolei w każdej sukni będę się przeglądała w zwierciadle.
i służebnice ubierały ją po kolei w rozmaite suknie, a księżniczka tymczasem patrzyła w zwierciadło, aż wreszcie zawołała: najładniej wyglądam w sukni błękitnej. Ubierzcie mnie w tę suknię, bo już czas, abym się zobaczyła z księciem perskim. Ubrana w suknię błękitną, księżniczka poszła odwiedzić swego gościa, gdyż była bardzo ciekawa jego przygód wczorajszych. Książę Firoz Szach już od dawna był na nogach. Siedział w swoim pokoju przy oknie i patrzył na nową, nieznaną krainę bengalską. Był poranek. Słońce świeciło, kwiaty w polu były pełne rosy, a rosa błyszczała w słońcu. Książę Firoz Szach patrzył przez okno na poranek, na słońce, na kwiaty i na rosę. Wszystko w Bengalu było inne niż w Persji. Kwiaty były bengalskie i rosa bengalska, tylko słońce to samo co w Persji. Księżniczka weszła do jego pokoju i rzekła: obiecałeś mi wczoraj opowiedzieć o swojej podróży z Persji do Bengalu, więc przychodzę, bo jestem ciekawa. Firoz Szach uśmiechnął się i powiedział: z rana wszystko wydaje się weselsze i nie tak straszne jak w nocy. Gdybym ci w nocy opowiedział moje przygody, na pewno nie mogłabyś spać spokojnie, piękna księżniczko. Śniłby ci się rumak zaklęty i okropny czarnoksiężnik. Ponieważ nie znam dotąd rumaka zaklętego i okropnego czarnoksiężnika, więc widziałam we śnie tylko ciebie. Opowiedzże mi prędzej swoje przygody, bo umieram z ciekawości. Firoz Szach opowiedział jej wszystko tak, jak było, od początku do końca. Księżniczka słuchała, drżąc ze wzruszenia. Przestraszył ją bardzo czarnoksiężnik, który podczas świąt Nowego Roku pokazał królowi perskiemu zaklętego rumaka. I przestraszył ją rumak zaklęty. Ale najbardziej przestraszyło ją opowiadanie o tym, jak książę Firoz Szach dosiadł zaklętego rumaka, pokręcił śrubkę na szyi pod grzywą i uniósł się nagle w powietrze. I jak potem nie wiedział, że prócz tej śrubki jest jeszcze inna, pod czaprakiem. I jak potem szukał tej śrubki galopując po obłokach, ale ucieszyła się słysząc, że młody książę znalazł tę drugą śrubkę i że rumak spuścił się z obłoków razem z księciem na ziemię i zatrzymał się na tarasie jej pałacu. Klasnęła w ręce i zawołała: jak to dobrze, że rumak zaklęty zatrzymał się na tarasie mojego pałacu. Gdyby się zatrzymał gdzie indziej, to bym ciebie nigdy nie zobaczyła. I ja bym ciebie nie zobaczył, odpowiedział książę, i nie mógłbym ci opowiedzieć swoich przygód, ale zobaczyłem, więc kocham. Myślę, że rodzice nasi uradowaliby się bardzo, gdybyś została moją żoną. Znasz moje przygody, moją odwagę i moją miłość. Ja znam twój pałac i twoją piękność, ale nie znam twojej miłości. Powiedz, czy mnie kochasz i czy chcesz zostać moją żoną? Kocham ciebie, odrzekła księżniczka. Byłoby mi smutno i nudno, gdybyś odjechał i nigdy nie powrócił do mego pałacu. Jedna z moich służebnic, bardzo stara i doświadczona, powiedziała mi, że jesteś przeznaczony na mojego męża. I ja myślę tak samo, ale zdaje mi się, żeś powinien pierwej odwiedzić mojego ojca, króla bengalskiego. Jestem pewna, że mu się spodobasz i że się zgodzi na małżeństwo. Firoz Szach odpowiedział na to księżniczce: nie mogę się pokazać na oczy królowi bengalskiemu bez bogatych strojów i wspaniałej świty. Pomyślałby, że jestem byle jakim włóczęgą, a nie księciem perskim. Dlaczego ja nie pomyślałam tego? Zapytała księżniczka. Dlatego, że mnie kochasz. Kto kocha, ten widzi prawdę, chociażby ta prawda była ukryta i nie miała ani bogatych strojów, ani wspaniałej świty dookoła siebie. Ale twój ojciec, król bengalski, nie może mnie pokochać od pierwszego wejrzenia, jak ty mnie pokochałaś. Patrząc zaś bez miłości i widząc mnie w stroju podróżnym i bez świty, może nie dostrzec prawdy i odepchnąć mnie jako włóczęgę, który tylko udaje, że jest księciem perskim. Dlatego też chcę natychmiast wrócić do Persji i z odpowiednią świtą przybyć do Bengalu,
aby prosić króla bengalskiego o twoją rękę. Księżniczka zasmuciła się i zawołała. Jak to? Jeszcze nie zdążyliśmy się przyjrzeć sobie dokładnie, a już chcesz wracać do Persji? Boję się, że w Persji zapomnisz o mnie i nigdy już nie wrócisz do Bengalu. Nie bój się, zawołał książę. Nigdy o tobie nie zapomnę. Zawsze będę pamiętał, że jest na świecie kraj, który nazywa się Bengalem i że jest w tym kraju księżniczka, którą kocham. I zawsze znajdę drogę z Persji do Bengalu, aby powrócić do ciebie. Nie, nie! Zawołała księżniczka, załamując ręce. Nie odjeżdżaj i nie zostawiaj mnie samej, bo będę płakała po całych dniach i nocach. A mówiła mi jedna z moich służebnic, że kto długo płacze, ten może zupełnie wypłakać oczy, aż mu te oczy razem ze łzami wypłyną i nie będzie miał oczu i stanie się ślepy. Jeśli nie chcesz, żebym od łez oślepła, musisz jeszcze jeden miesiąc zostać w moim pałacu. Książę Firuz Szach zgodził się zostać miesiąc jeden w pałacu. Księżniczka, chcąc mu czas uprzyjemnić, oprowadzała go po ogrodach, po lasach, po łąkach. Opowiadała mu rozmaite cuda, które się w Bengalu zdarzyły. Chodziła z nim na polowanie. Kazała służebnicom swoim grać na złotych instrumentach i zabawiać księcia śpiewem i tańcem. Ale po miesiącu książę rzekł do księżniczki. Umówiony miesiąc upłynął, muszę więc wracać do Persji. Ojciec mój bardzo mnie kocha i wyobrażam sobie, jak się o mnie niepokoi. Pewno nie sypia po nocach i nic prawie nie jada. Nie mogę pozwolić na to, aby tak długo przebywał bez snu i bez jedzenia. Dziś więc postanowiłem odjechać do Persji. Tym bardziej, że miałem w nocy sen dziwny, o którym ci dotąd nic nie mówiłem, żeby cię nie przerażać. Jeśli mnie kochasz, nie powinieneś mieć przede mną żadnych tajemnic, zawołała księżniczka. Musisz mi ten sen opowiedzieć, a jeśli mi nie opowiesz, pamiętaj, że i ja swoich snów nie będę ci opowiadała. Dobrze, zgodził się książę. Opowiem ci mój sen. Ale się nie przerażaj, bo sen jest dziwny i niezrozumiały. Otóż śniło mi się, że chodzę po ulicach Persji, i zbliżam się do więzienia, w którym zamknięto rozmaitych przestępców i zbrodniarzy. Była noc i wszyscy zbrodniarze i przestępcy krzyczeli i płakali przez sen, bo im się śniły ich własne zbrodnie i przestępstwa, ażeby ich straszyć we śnie. Całe więzienie dygotało jak w febrze od tego krzyku i płaczu, a wysoko, ponad murami więzienia, jarzyło się szafirowe niebo, zapełnione gwiazdami. Jedna z tych gwiazd oderwała się od nieba i spadając na ziemię, zgasła. Wówczas nagle ustał krzyk i płacz w więzieniu. Zrobiło się dokoła tak cicho, że słychać było, jak przestępcy za murami przewracają się na swoich łożach, umęczeni snami. Wtedy otwarło się jedno okno więzienne i za kratami ukazała się blada, bardzo blada twarz owego czarnoksiężnika, który przyszedł do Persji z rumakiem zaklętym. Czarnoksiężnik szeroko roztworzył oczy i spojrzał na mnie. — Kto cię wtrącił do więzienia? — zapytałem zdziwiony. — Zły los — odparł ponuro czarnoksiężnik. Czy na długo cię tam zamknięto? Na 3 miesiące. Po 3 miesiącach mają mi odciąć głowę. Nie pytaj mnie o nic więcej, bo nie wolno mi we śnie dać ci dokładniejszych wiadomości. Udało mi się dzięki czarom zjawić się tobie we śnie. Ale czary owe i sam sen wymagają ode mnie, abym przemawiał do ciebie niejasno, niezrozumiale, dwuznacznie, mętnie, zawile, chwiejnie i niepochwytnie. Powiedz mi lepiej, gdzieś podział mojego rumaka. Jest w Bengalu, odrzekłem.
Ukryłem go na tarasie pałacu księżniczki bengalskiej. Nic mu się złego nie stało. Nie popsułem go i nie połamałem. A czemu nie wracasz do Persji? Bo mi dobrze w Bengalu. Wystarcza mi tymczasem to, że Persję odwiedzam we śnie. Wszak i w tej chwili śni mi się Persja, nieprawdaż? Bezwarunkowo śni ci się Persja, potwierdził czarnoksiężnik. Ale jednocześnie śni ci się więzienie, a ja w tym więzieniu. Miesiąc cały czekam na ciebie. Od twego powrotu zależy moje życie. Będę czekał jeszcze 2 miesiące, co razem 3 miesiące stanowi. Czy nie uważasz, że 3 miesiące czekania mogą doprowadzić do rozpaczy? Nie uważam, odrzekłem. Nie rozumiem nawet, czemu tak pragniesz mego powrotu i czemu życie twoje od niego zależy. Nie byliśmy z sobą zaprzyjaźnieni i prawie się nie znamy. Co do mnie, wcale nie tęsknię do ciebie. Powtarzam, odrzekł czarnoksiężnik. Powtarzam, że sen wymaga, abym przemawiał do ciebie niejasno, niezrozumiale, dwuznacznie, mętnie, zawile, chwiejnie i niepochwytnie. Cóż mi więc jeszcze możesz we śnie powiedzieć? Zapytałem czarnoksiężnika. Na to czarnoksiężnik zaśmiał się i zawołał. Głowy, którą mam na karku, nie kupiłem na jarmarku, lecz dostałem ją od Boga i dlatego jest mi droga. Zaś gdy nóż tę głowę zetnie, kark wygląda bez niej szpetnie. Czas upływa coraz chyżej, a nóż grozi coraz bliżej. Szkoda głowy, nawet ciasnej, a tym bardziej szkoda własnej. I wymówiwszy te słowa, czarnoksiężnik zaśmiał się szatańskim śmiechem, zatrzasnął z gniewem okno więzienne i znikł za kratami. Wówczas całe więzienie zadygotało od ponownych jęków, które mnie obudziły. Nie wiem, co ten sen znaczy i jak mam teraz postąpić. Czy wrócić do Persji, czy pozostać nadal w Bengalu? Pozostań nadal w Bengalu, zawołała księżniczka. Czarnoksiężnik jest na pewno złym człowiekiem. Jeżeli we śnie namawiał cię do powrotu, to znaczy, że coś złego czeka cię w drodze. Książę Firuz Szach posłuchał księżniczki i został w Bengalu. Już 2 miesiące upłynęły od czasu, jak Firuz Szachowi przyśnił się czarnoksiężnik, aż nagle pewnej nocy znów go nawiedził straszny sen. Firuz Szach nad ranem rzekł do księżniczki: sen, który miałem tej nocy, stanowczo zmusza mnie do powrotu do Persji. Opowiedz mi najpierw swój sen, rzekła księżniczka, bo może znów go źle zrozumiałeś. Śniło mi się, powiedział Firuz Szach, że bawię się razem z tobą w piłkę na ogromnej zielonej łące. Dokoła pustka, ani żywej duszy, tylko nas dwoje i piłka. Podrzucamy piłkę wysoko w powietrze i chwytamy ją na wyścigi w nastawione dłonie. Piłka jest duża i dziwna, zgoła niepodobna do innych piłek. Zaczynam się jej przeglądać i widzę, że jest to głowa czarnoksiężnika. Ile razy podrzucam ją w górę, tyle razy wytrzeszczając oczy, unosi się w powietrze i z wrzaskiem spada mi w ręce. Trudno mi bawić się tak potworną piłką, ale muszę, bo sen mnie zaklął i przeznaczył mi taką zabawę. Wreszcie chwytam ją mocno w dłonie i mówię: czemu udajesz piłkę? Wszak widzę, że jesteś głową czarnoksiężnika. A czemuż ty bawisz się mną jak piłką, jeśli wiesz, że jestem głową ludzką? Bawię się tobą dlatego, że sen mnie do tej zabawy zmusza. Na jawie bym tego nie robił, ale we śnie muszę robić to, co mi się śni, nie zaś to, co bym sam chciał uczynić. Na to głowa czarnoksiężnika wyszczerzyła zęby i rzekła: otóż nie tylko we śnie, lecz i na jawie bawisz się mną jak piłką, bo nie myślisz wcale o powrocie do Persji. Od twego powrotu zależy moje życie. Jeżeli nie wrócisz, to nożem lub toporem odetną mnie od karku i spadnę na ziemię jak piłka. Wracaj więc natychmiast, w przeciwnym razie zemszczę się na twoim ojcu, królu perskim, za pomocą złych czarów, zaklęć, przekleństw i rozmaitych słów magicznych. A teraz podrzuć mnie do góry, bo chce mi się już wylecieć z twojego snu i znów przytwierdzić się do karku, na którym zawsze tkwię, nie jako piłka, lecz jako głowa. Podrzuciłem więc tę potworną piłkę do góry, a ona, unosząc się w powietrze, wywrzaskiwała takie słowa.
Odlatam w górę, w niebo i w chmurę. Piłka wrzaskliwa, krwawa i żywa. Znam liczne czary, słowa magiczne, zaklęcia skryte i rozmaite. Lecz z piłki krwawej nie rób zabawy, bo zemsta zdradnie na ciebie spadnie. Pobyt w Bengalu, o książę skróć i wnet bez żalu do Persji wróć. I wymawiając słowo wróć, piłka, a właściwie głowa czarnoksiężnika, znikła w powietrzu. Wówczas zbudziłem się i postanowiłem natychmiast wrócić do Persji. Ach, zawołała księżniczka, dopiero drugi miesiąc dobiega końca, a już chcesz mnie porzucić. Trudno, odrzekł Firuz Szach. Głowa czarnoksiężnika wyraźnie mi groziła we śnie, że zemści się na moim ojcu za pomocą złych czarów. Pomimo, że cię kocham, muszę natychmiast wracać do Persji i żadne prośby twoje nie odmienią mojego postanowienia. Księżniczka zamyśliła się i rzekła: w takim razie i ja z tobą do Persji pojadę. Tam weźmiemy ślub i zawiadomimy o ślubie mojego ojca, króla bengalskiego. Czy na zaklętym rumaku odbędziemy tę podróż? Ma się rozumieć, zawołał Firuz Szach. Odbędziemy ją na zaklętym rumaku. I to zaraz, w tej chwili, bo czas nagli. Mówiąc to, wziął księżniczkę za rękę i zaprowadził na taras, gdzie dawniej ukrył zaklętego rumaka. Księżniczka spojrzała na rumaka i rzekła: wątpię, żeby ten rumak był tak silny, żeby unieść dwóch jeźdźców na grzbiecie. Nie bój się, rzekł Firuz Szach. Jestem z góry pewien, że uniesie. I Firuz Szach dosiadł rumaka, przechylił się w siodle, ujął w pół księżniczkę i posadził ją przed sobą. Pozwól mi pokręcić śrubkę, rzekła księżniczka. Kiedy mi opowiadałeś o zaklętym rumaku, marzyłam w duszy, że sama kiedyś zakręcę śrubkę magiczną. Książę wskazał jej odpowiednią śrubkę. Księżniczka pokręciła i rumak uniósł się wysoko w powietrze. Firuz Szach skierował go wprost z Bengalu do Persji. Rumak zaklęty tak szybko unosił księcia i księżniczkę, że w ciągu 2 godzin byli już w Persji. Książę Firuz Szach zatrzymał rumaka nie przed pałacem królewskim, lecz przed innym letnim pałacem za miastem. Chciał bowiem osobiście uprzedzić króla o wszystkim, co się stało, a potem dopiero uroczyście zapoznać go ze swoją narzeczoną. Zsiedli więc oboje z rumaka przed pałacem letnim, w którym znajdowała się jedna tylko stara i wierna służąca, Badora. Książę oddał księżniczkę bengalską pod opiekę Badory, zostawił rumaka zaklętego na podwórzu pałacowym, a sam pospieszył do pałacu królewskiego, aby się zobaczyć z ojcem. Książę zastał króla perskiego i całą jego świtę w żałobie, gdyż wszyscy sądzili, że młody książę od dawna już nie żyje. Jakaż była radość starego króla, gdy ujrzał swojego syna i gdy przycisnął go do piersi. Książę Firuz Szach opowiedział mu wszystkie przygody od początku do końca, a na samym właśnie końcu swego opowiadania zarumienił się i rzekł: księżniczka bengalska, która mnie przyjęła tak serdecznie w swoim pałacu, opuściła dzisiaj państwo Bengal. Gdzież obecnie znajduje się ta piękna księżniczka? Zapytał król perski z wielkim zaciekawieniem. Znajduje się w Persji, odpowiedział książę Firuz Szach, spuszczając oczy. Persja jest obszerna, zauważył król, i mnóstwo miast rozmaitych posiada. Powiedzże mi, w którym z tych miast przebywa obecnie księżniczka? Książę Firuz Szach uśmiechnął się tajemniczo i rzekł: w tym samym mieście, w którym i my w tej chwili przebywamy. W takim razie powiedz mi dokładniej, gdzie się ukryła, abym mógł ją powitać uroczyście i zaprosić do swego pałacu. Zostawiłem ją w pałacu letnim za miastem. Chciałem cię uprzedzić, ojcze, że kocham ją i posiadam jej wzajemność. Przyjmij więc księżniczkę jako moją narzeczoną, a swoją synową. Chciałbym dziś jeszcze ją poślubić i zawiadomić jak najprędzej króla bengalskiego o naszym ślubie. Przypuszczam bowiem, że król bengalski może się zaniepokoić o losy swojej córki, która tak nagle zniknęła ze swojego pałacu. Przydał wam się ten rumak zaklęty, zawołał król.
Bez tego rumaka nie moglibyście tak szybko odbyć podróży z Bengalu do Persji. Otóż pragnę natychmiast pójść z tobą do pałacu letniego i poznać swoją przyszłą synową. Dziś jeszcze wesele wam wyprawi huczne. Z powodu zaś tak uroczystego dnia każę uwolnić z więzienia 100 przestępców, a przede wszystkim czarnoksiężnika. Wtrąciłem go bowiem do więzienia aż do czasu twojego powrotu. Gdybyś wrócił o dzień jeden później, już by to przypłacił głową. Teraz rozumiem moje sny w Bengalu, rzekł książę Firuz Szach. Czarnoksiężnik w moich snach zjawiał się blady, zalękniony i niecierpliwy i naglił mnie do powrotu. Król klasnął w dłonie na służbę i wydał rozkaz, ażeby czarnoksiężnikowi przywrócono wolność. Po czym król i książę przebrali się w szaty odświętne i otoczeni świtą skierowali swe kroki w stronę pałacu letniego, gdzie księżniczka bengalska wyczekiwała niecierpliwie przybycia swojego narzeczonego. Tymczasem czarnoksiężnik, wypuszczony z więzienia, dowiedział się od tłumu zebranego na ulicach z powodu powrotu młodego księcia o wszystkim, co się stało. Nie zwlekając chwili, pobiegł do pałacu letniego, zanim król i książę zdążyli tam przybyć. Zapukał do drzwi, które mu otworzyła Badora. Król i książę, rzekł czarnoksiężnik do Badory, przysyłają mnie tutaj, abym na rumaku zaklętym przywiózł księżniczkę bengalską do pałacu królewskiego. Tam bowiem dzisiaj jeszcze mam odbyć się ślub młodej pary. Wskaż mi więc, gdzie znajduje się rumak zaklęty i uprzedź księżniczkę, aby była gotowa do odjazdu. Stara i wierna Badora uwierzyła czarnoksiężnikowi, wskazała mu miejsce schowania rumaka zaklętego i przyprowadziła księżniczkę, uradowaną wieścią o prędkim ślubie. Księżniczko, rzekł czarnoksiężnik z niskim ukłonem, dosiądź rumaka i pozwól, że odwiozę cię wprost w objęcia pięknego Firuz Szacha, który w pałacu królewskim czeka na twój przyjazd. Księżniczka promieniejąca ze szczęścia zręcznie wskoczyła na siodło, czarnoksiężnik za nią niemal jednocześnie zakręcił odpowiednią śrubkę i rumak jak strzała uniósł się w powietrze. W tej właśnie chwili nadszedł orszak uroczysty z królem i księciem na czele. Książę pierwszy raz zobaczył piękną księżniczkę w potwornych objęciach czarnoksiężnika. Rumak zaklęty tańcząc galopował w powietrzu. Czarnoksiężnik, ujrzawszy orszak uroczysty, zaczął śmiać się w niebogłosy i szydzić z króla i z księcia. Kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi, wołał obejmując coraz mocniej zlęknioną i nieprzytomną prawie księżniczkę, która zrozumiała podstęp i zdradę czarnoksiężnika. Oddaj nam księżniczkę, a dostaniesz w zamian pół mojego królestwa, krzyknął mu w odpowiedzi stary król, zadzierając głowę do góry i poprawiając na nosie ogromne okulary. Wolę moją zemstę niż pół twojego królestwa, odpowiedział czarnoksiężnik. Po coś mnie wtrącił do więzienia, po coś trzymał mnie przez 3 prawie miesiące, strachu o moją głowę. A ty, hardy młodziku, głupi Firuz Szachu, czemuś tak długo siedział w Bengalu, pomimo iż zjawiałem ci się we śnie i nagliłem do powrotu? Podły nikczemny czarnoksiężniku, zawołał Firuz Szach. Wiem, że żadne obietnice, ani groźby, ani prośby nie zmuszą cię do oddania mojej porwanej podstępnie księżniczki. Ale wiedz o tym, że zemsta moja dosięgnie ciebie wszędzie, choćbyś miał 100 rumaków zaklętych i choćbyś ukrył moją księżniczkę w najdalszym obłoku. Do widzenia, odparł ze śmiechem czarnoksiężnik, kierując rumaka w górę, w sam błękit. Bywajcie zdrowi! Nie troszczcie się o nas. Damy sobie radę na świecie. Świat jest szeroki, a rumak mój nie zna ani przeszkód, ani zmęczenia. Żegnajcie raz na zawsze. I mówiąc to jeszcze mocniej pokręcił śrubkę. Rumak wzbił się w obłoki i znikł z oczu króla, księcia i całej świty. Któż opisze rozpacz Firuz Szacha? Jego łzy i jego lamentowania. Rzadko to bowiem się zdarza, aby ktokolwiek, komukolwiek przed samym ślubem porwał narzeczoną i uciekł z nią w obłoki na rumaku zaklętym. Niezwykły ten zbieg okoliczności zwiększał tylko rozpacz biednego Firuz Szacha. Postanowił on jednak nie tracić czasu
i natychmiast wyruszył w podróż niewiadomą na poszukiwanie księżniczki. Przebrał się za derwisza, pożegnał się z ojcem i poszedł w świat, przed siebie, gdzie oczy poniosą. Mam nadzieję, że ten fragment również Wam się podobał. Był zapewne troszkę straszny, ale nie bójcie się. To jest tylko opowieść. Tak się oczywiście nie zdarzyło. To są tylko bajki. Mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie ze mną i posłuchacie, co działo się dalej z zaklętym rumakiem. Pa! Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Do zobaczenia. Pa, pa!